I przechodzimy do punktu 8 porządku obrad. To jest również punkt głosowany do dzisiejszego porządku. Jest to projekt Komisji Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska. Referentem będzie Marcin Dzierżak, ale proszę przeczytać projekt uchwały. Uchwała w sprawie przekazania terenów zielonych w obrębie gminy Zbytka, Dodatkowskiego, Pietowicza, Krakusów oraz linii kolejowej 131 na rasie 130 na rasie działki nr 167/47, 167/48, 167/49, 793/3, 792/4, 792/5, 167/45, obręb geodezyjny nr 2 dowodu. Na rzecz gminy miejskiej Kraków przeznaczenie na zieleń publiczną. Paragraf pierwszy. Wnioskuje się do prezydenta miasta Krakowa wystąpienie do ministra skarbu państwa, pan ministra obrony narodowej oraz prokuratora generalnego o przekazanie terenów zielonych w obrębie ulic Rydla, Rodakowskiego, Kmietowicza, Krakusów oraz linii kolejowej 133 na rasie E30, działki nr 167/47, 167/48, 167/49, 793/3, 794/2, 792/4, 792/5, 167/45, na rzecz gminy miejskiej Kraków przeznaczenie na zieleń publiczną. Paragraf drugi. Zgodnie z obowiązującym studium uwarunkowań kierunku zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2003 roku oraz zgodnie z aktualnie opracowywaną zmianą studium przedmiotowy teren przeznaczony jest na teren zieleni rządzony. Aby realizować politykę przestrzenną miasta oraz utrzymać aktualny charakter przyrodniczy przedmiotowego terenu, koniecznie jest przyjęcie przedmiotowych działań przez gminę miejską Kraków. W chwili obecnej przedmiotowe nieruchomości należą do Skarbu Państwa, przy czym część wschodnia wraz z 19-wiecznym fortem, czy działki nr 167/47, 169/49, obręb do nr 2 Kołucza, administrowane jest przez Agencję Mienia Wojskowego, Instytucję Ministra Obrony Narodowej. Natomiast część zachodnia, działka nr 167/48, obręb do obecnej nr 2 Kołucza, administrowana jest przez prokuratora apelacyjnego w Krakowie, jednostkę organizacyjną podległą prokuratorowi generalnym. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. Zgodnie z obowiązującym studium uwarunkowań kierunku zagospodarowania przestrzennego. Proszę, to samo. Ale w zasadzie no, uzasadnienie to jest, co czytałem w paragrafie drugim. Dziękuję za to spostrzeżenie Państwu. Zarząd, niech ta opinii, bo się nie zebrał w tym temacie, ale nie wydanie opinii przez zarząd nie wstrzymuje procedowania tej uchwały. O zreferowanie bardzo poproszę pana Marcina Dzierżaka. Przybliżenie tej uchwały. Dziękuję. Jest to kontynuacja działań w obronie fortu przy ulicy Rydla, w której to sprawie podejmowaliśmy już uchwał intencyjnych o przystąpieniu sporządzania planu i sporządzaniu szereg innych działań. Ta uchwała została na zasadzie lobbingu omówiona z posłami krakowskimi, którzy zobowiązali się w kuluarach lobbować na szczeblu ministerialnym i pozytywne rozpatrzenie tej uchwały. Podobną uchwałę w zeszłym roku podjęła dzielnica piąta w sprawie terenu przy ulicy Wrocławskiej sąsiadujących budynków krasnoludzkich i wojskowych. Nieoficjalnie minister obrony narodowej zgodził się w wyniku takich podobnych działań na przekazanie części nieruchomości pod park Ulotki Królewskiej, przy czym większą część jednak decyzji tak, formalnie nie ma, ale jednak jest jakieś zobowiązanie, jakieś coś tak mówi się o tym temacie. No jest to, tak jak mówię, no, kolejny działanie. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa chciałby zabrać głos? Nie, szanowni Państwo, to ja zabiorę tak krótko głos. Chcę w tym miejscu gorąco podziękować za
cenną inicjatywę, niesamowicie konstruktywną, przygotowaną przez Marcina Dzierżaka. No, chcę też powiedzieć, że jeśli chodzi o Komisję Zagospodarowania Przestrzennego, była no, jednomyślna opinia. Jeśli tak, to proszę wyprowadzić z błędu. Także jeszcze raz serdecznie dziękuję. Zamykam dyskusję na ten temat i nad punktem tego porządku obrad. Przystępujemy do głosowania. Kto z pani i panów radnych za podjęciem uchwały, bardzo proszę o podniesienie ręki do góry, a pana Łukasza o przeliczenie głosu. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Również nie widzę. Na podstawie głosowania, wyniku głosowania stwierdzam, że Rada Ministrów przyjęła uchwałę.